Witajcie moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj na tapecie mamy dużo roboty, więc ja nie będę się tutaj rozczulała, nie będę za dużo gadać, jak to zwykle ja mam w zwyczaju, tylko od razu mówię, o co chodzi. Mam do wykonania kartkę na jubileusz małżeństwa i rameczkę do tego, do kompletu. O karteczce zaraz tu powiem. Ramka jest z Pepco. Oj. Klientka rameczkę sobie przywiozła, ona była po 7 zł, więc fajnie tutaj, tylko jeszcze to zdjęcie, żeby nie zgubić. Rameczka była właśnie biała, z takim sznurkiem, z klamerką i już tu wyłożona takim, nie wiem jak to się nazywa, taką jutą, czy czymś takim w tym rodzaju. I dlatego ja właśnie pozwoliłam sobie też mniej więcej dopasować, wiem, że to nie jest to samo, ale skorzystałam z papierów tych akszonowskich, takich tych z tą teksturą, które bardzo mi się podobają. I mamy też, wiecie, próbowałam to troszeczkę przełamać, bo tu niby sznurek, takie niby eko, a białe, więc tu też to mamy troszkę takie pomieszane. Mam nadzieję, że wyjdzie mi to, zobaczymy, zobaczymy jaki będzie efekt końcowy. I teraz tak, słuchajcie, mam tu zdjęcie, oczywiście zdjęcie zakleiłam, no nie mam, nie rozmawiałam, nie mam pozwolenia na to, żeby go, więc nie będę pokazywać buzi. Ono jest w takim kolorze sepi. Dała klientka jeszcze jedno całkiem kolorowe, ale chyba jednak ta sepia bardziej mi tutaj grała z tym wszystkim. I mam kartkę z kalendarza i dowiedziałam się czegoś zupełnie nowego. Muszę Wam przyznać, że byłam bardzo zaskoczona. Przywiozła klientka to i poprosiła, żeby to w tej ramce się znalazło i byłam bardzo zdziwiona i pytam, mówię, skąd pani wzięła kartkę z kalendarza 25 lat temu, bo to jest 94 rok, 23 kwiecień. Byłam bardzo zaskoczona i słuchajcie, okazało się, że, o czym nie wiedziałam, znowu dowiedziałam się czegoś nowego, ciekawego i z pewnością będę o tym pamiętać i wykorzystam to w przyszłości. Że na Allegro, chyba na Allegro, tak mi się wydaje, że mówiła na Allegro, ogólnie w internecie, można dostać właśnie takie kartki z kalendarza. Można je normalnie kupić. Nie wiem w jakiej cenie, jeszcze nie oglądałam tego od tego czasu, ale bardzo mnie to zaciekawiło. I mówi, że kupiła sobie kilka takich kartek, bo wie, że idzie na takie jubileusze i już się zaopatrzyła w takie karteczki. I to jest karteczka właśnie z 23 kwietnia 1994 roku. Świetna pamiątka, świetny pomysł, bardzo mi się to podoba. To było w oryginale, czyli ta klamerka z tym sznurkiem i postanowiłam, że nie będę tego stąd wyjmować. Zostawię to, ja to tylko odkleiłam, bo to było tutaj tak na środku. I pomyślałam, że jakoś to tak wmontujemy. Mówię, szkoda mi jest z tego rezygnować, bo tak to fajnie wygląda, ma to swój urok. O, może w ten sposób jakoś tak to teraz, o. I że sobie tak to tutaj zostawimy. A tu gdzieś montujemy tą fotę. Czekajcie. Dobra. Albo pod skosem. O, właśnie, może pod skosem będzie lepiej. Matko, jakie dziobanie. Dobra. Żeby to zdjęcie też było widać, żeby tu można to było fajnie jakoś ozdobić. I pomyślałam sobie, zaraz zerkniemy, nie, bo tu już jest ta młoda pani. Pomyślałam sobie, że nie chcę zbytnio tutaj, jak to się mówi, wydziwiać. Ja przygotowałam już sobie mniej więcej, tak jak zawsze to robię, materiały, kombinowałam, nad tym myślałam, co będę tutaj wklejać. I to są, to jest gaza, to jest taka serwetka, to jest z papieru First Edition, takiej świątecznej, pięknej kolekcji. To będzie do kartki. Mam powycinane listki, drobniutkie jest gesso, którym ewentualnie te róże troszeczkę złagodzimy, potem zobaczymy jak to wyjdzie. Są moje ukochane listki z kalki, mam różyczki różne. Te piękne róże dostałam w prezencie ze sklepiku na Strychu przy okazji zamówienia. Tam była taka promocja, że powyżej jakiejś kwoty będą różyczki dodawane i takie właśnie dostałam. Tak spodobał mi się ten kolor, był tak śliczny, że pomyślałam, że nie ma opcji, muszę je wykorzystać do jakiejś najbliższej pracy i tak tutaj one wylądują. I mam tekturki ze skrapińca, takie gwiazdki.
Przepraszam, ale jakaś senna dzisiaj jestem. I na pewno też one tutaj wylądują. Zobaczymy, jak tutaj ta kompozycja nam się ułoży. To sobie to tutaj wmontujemy. Kurczę, ta klamerka się... Wiecie, ona... O, teraz, dobra. Zniemy to trochę w dół. Nie wiem, ja już chyba tego nawet nie będę wyjmowała. I teraz co? Zaczniemy sobie może od właśnie od tej ramki, bo kartka, wiadomo, do kartek już jest człowiek w miarę przyzwyczajony do roboty, a ta rameczka na pewno troszeczkę nam zajmie czasu i przysporzy kombinowania, tak więc zaczynamy na spokojnie od rameczki. Więc zaczynamy. Słuchajcie, ja już sobie poza kamerą, może to i śmiesznie wygląda, ale poobklejałam tutaj, żeby czymś sobie nie uciapkać klejem na gorąco, czy takim zwykłym. Przykleiłam już i obkleiłam tymi fiszkami, żeby to po prostu w taki sposób zabezpieczyć. Mogłam tu położyć coś w całości, ale nie wiem, ja sobie lubię po prostu komplikować życie. W każdym bądź razie wydawało mi się, że tymi małymi karteczkami jakoś tak to tak bardziej, chociaż teraz odchodzą, ale najważniejsze, żeby po prostu nie zniszczyć sobie tych elementów, które tu mamy, a już broń Boże tej kartki z tego kalendarza, bo to by był chyba dramat. I już sobie tu na boku dotniemy tekturkę. Też to mogłam już zrobić, bo to jest takie, wiecie, czasem się... O, dobra. Reszta do kartki. Jak ja to robiłam? Aha, tutaj jest data i rok, więc z tej strony nie będę ozdabiała. W takim razie będzie po przeciwległych krańcach, czyli tu i tu. Tutaj będziemy ozdabiać naszą ramkę. Słuchajcie, ja tak szczerze powiedziawszy w ogóle zastanawiam się nad tym, czy ja sobie to chyba zaembosuję, żeby one były takie, wiecie. Żeby się to lepiej trzymało, żeby była taka... trwała ta tekturka. Zaraz przezroczystym pudrem zaembosujemy sobie to, ale to zanim to zrobię, już nie będę znowu przerywała, potem sobie przerwę filmik i zrobię to poza kamerką, bo to, wiecie, nic ciekawego. Bierzemy sobie naszą gazę. Zobaczymy, co tutaj z tej gazy wyczarujemy, czy w ogóle ją wykorzystamy. Ja bardzo lubię gazę robić jako takie podbicie do kompozycji. Nie wiem dlaczego, lubię ją bardzo, bardzo lubię efekt właśnie, efekt gazy. W sensie takim, że tak fajnie mi się potem na niej komponuje, wszystko układa, ona fajnie się łapie do niej. Bardzo często bywa tak, że ja potem ją całkiem zakryję i właściwie nie widać, ale mimo wszystko lubię, kiedy ona sobie jest. Słuchajcie, i tu mamy jedną, a z drugiej strony zawsze potem można sobie dołożyć, więc z drugiej strony dajemy drugą. I to będzie taki nasz, rzekłabym, pakiet startowy. Dobra. Tu będziemy ją wyciągać w tym kierunku. Bo tak jak mówię, no chciałam tutaj koniecznie te gwiazdki, bo mi się bardzo podobają. Ale raczej będziemy je kłaść na górę. Dobra. Jedziemy dalej. Będę budowała kompozycję właśnie z tych różeczek dużych. Z tych całkiem dużych. I tylko nie wiem, czy to jakoś tak tu wszystko udekorujemy w ten sposób, czy to podniesiemy, zrobimy to na rogu. Sama nie wiem.
że po prostu już tutaj nic nie będziemy dawać, tylko... Chodzi o to, że pani nie chciała, żeby to było takie, wiecie, tutaj... strasznie mocno rozbudowane, w sensie... Tylko jak to nie przykleimy, to... Można by było to tak zrobić. Gdzieś tu pójdziemy w tym kierunku chyba. Także co, słuchajcie, moi drodzy, no ja sobie to chyba przyspieszę i będziemy, no bo takie widzi gderanie, no to szkoda jest czasu i nie będziemy tego w taki sposób przedłużać. Myślę, że ja sobie filmik teraz zrobię na przyspieszeniu, no i będziemy z tą rameczką walczyć, tylko jeszcze sobie odejdę i poembosuję sobie te tekturki, żeby one były takie mocniejsze i trwalsze, żeby gdzieś tutaj potem na tej pracy się nie zniszczyły. Także do dzieła, zaczynamy. Dobra, tak wygląda udekorowana ramka. Straszna presja, muszę przyznać, że powiem wam, no wiadomo, że jak coś się tutaj zawali, jak to się brzydko mówi, to już się tego tutaj ciężko cofnąć. Rameczkę dostałam od klientki.
Więc trzeba było wszystko tak, wiecie, no, przemyślane musiało to być. To nie mogło tutaj tak być, jak się robi kartkę i tutaj sobie poprawię, tam sobie poprawię, a jak mi nie wyjdzie, to sobie zakleję. No, to może też by się tam jakoś oderwało, ale, no, ale na pewno jest to troszeczkę taka inna praca, jak wiemy, że tutaj coś, no, nie da się tutaj wiele potem już kombinować. Teraz sobie tu odetnę kawałeczek gąbki. Okej. I ja myślę, że geso będzie tutaj dobrym uzupełnieniem. Nie tak, kurczę, wszędzie pełno. Widzicie, ja już to obierałam, a jeszcze... Potem jak to wszystko wyschnie, to ja sobie jeszcze poruszam i tam, gdzie trzeba, podoklejam najwyżej te... Zawsze sobie na jakiejś tekturce troszeczkę to złagodzić trzeba. Znaczy przynajmniej ja tak, może nie trzeba, no ja tak robię, żeby to potem nie, tak nie ciapło nam mocno na pracę. A nie chcielibyśmy sobie jej zniszczyć. Ja myślę, że właśnie takie potraktowanie troszeczkę właśnie gesso delikatne tego, co się tutaj stało, porobiło, spowoduje, że ta praca nabierze takiego przyjemnego klimatu, bym powiedziała. Dobra, to sobie odłożymy na bok, bo to jeszcze nam się może... Oj, ciężko się to gesso zamyka, mam z latarni morskiej. I to sobie też odłożymy. Wszędzie ten plastik, ale powiem wam, bez plastiku ani rusz. Nie wyobrażam sobie teraz kleić wszystkiego na Magiku, no to wszystko ma swoją cenę, jak to się mówi. Teraz sobie poodklejamy te nasze zabezpieczenia. Zobaczcie, i tak wygląda nasza rameczka. Jeszcze się zastanawiałam, czy tutaj nie gdzieś w rogu nie strzelić takiej różyczki tutaj przy tej dacie. Kurczę, nie wiem. Nie wiem. Co z tym fantem zrobić? Tu już nie chodzi, ja nie chcę tutaj robić jakichś wielkich, mega ozdób. Po prostu taką... Tylko tak delikatnie. Zastanowię się nad tym. Zapytam o zdanie córy. Ona coś tak... ma, wiecie, artystyczną duszę, więc może coś mi podpowie. Słuchajcie, tak wygląda nasza rameczka. Ja myślę, że już na razie nic więcej nie będę tu robić. Tak jak mówię, no zastanowię się jeszcze tutaj nad tym, bo to ładnie by wyglądało, żeby tutaj też tak coś w tych rogach się podziało. Niekoniecznie to musi być tak mocno jak tam, ale ale żeby jakiś tam był taki wspólny mianownik. Ja sobie jeszcze tutaj te różyczki zrobię tym gesso, bo jak będą przyklejone, to ciężko będzie tam do tego roga z nimi walczyć, więc zrobię sobie to teraz i zostawię, żeby wyschły fajnie. O. Dobra, niech się podsuszą. Śliczne to jest. Bardzo lubię ten efekt właśnie dekoracji z gesso. Jak się to troszeczkę przytłumiło. Nie są te róże teraz takie mocno... znaczy one mi się w ogóle kolor bardzo podobał, tylko teraz to tak nabrało takiej delikatności większej. Dobra, słuchajcie, ja na razie uciekam. Troszeczkę mi ochłonie telefon. I zabieramy się do naszej kartki, którą będziemy robić do kompletu. W porządku, jedziemy z karteczką. Karteczka będzie prosta, w sensie takim, no nie będzie się tu tak dużo działo, tak jak poprzednio robiłam, albo tak, taka bogata bardzo. Chciałam, żeby była taka stonowana, ale żeby nawiązywała do tej ramki. O, w ten sposób. Tu już sobie wydrukowałam imiona. Tutaj pociągniemy ten element gwiazdki.
Ale nie jestem pewna, czy z obydwu stron, czy tylko delikatnie z jednej. Zaraz zobaczymy. Zawsze mogę ją rozciąć i nie chcę, żeby to tu było takie, no takim, żeby te gwiazdy, te ornamenty nie były takim mocnym elementem. O, tak. Słuchajcie, dobra, jedziemy. Tutaj mamy docięte papiery do środka. Więc jeszcze póki pamiętam. To sobie oklejam. Rachu ciachu. Wewnątrz. Jeszcze sobie oczekajcie taką tekturkę. Gdzieś po bokach porozkładane, ale tak to jest, no. Ja już sobie tutaj docięłam bermatę, oczywiście, jak zawsze i obkleiłam ją tą taśmą, taką tym szkotem, żeby zabezpieczyć brzegi. Już teraz troszkę spieszę, bo słoneczko nadciąga. Zobaczcie, już tutaj idzie, idzie. Znaczy, ja się z słoneczka cieszę, ale jak bardzo mi świeci tutaj przez okno. Do pracy super fajnie, przyjemnie, ale jak się nagrywa filmik, to już niekoniecznie, więc chcemy to zrobić szybciutko, żeby zdążyć przed panem słonkiem. I od razu sobie przyklejamy logo. Obowiązkowo. I tutaj, tak jak mówiłam poprzednio, pokazywałam te wszystkie materiały. Bardzo ja nie mam pojęcia, skąd ja to mam. Prawdopodobnie ja to dostałam od kogoś, z czegoś to jest, coś tu było. No ale nie wiem, jak ktoś zabił, to sobie teraz nie przypomnę. Jest strasznie cienki ten papier. On jest taki troszeczkę jak kartka taka do drukarki. Może to był jakiś papier na origami? Nie mam pojęcia. Ale żeby go tutaj obkleić, taką delikatną teksturkę, on ma takie delikatniusie te elementy, to jest idealne. W sumie mogłam sobie to najpierw przykleić do tej naszej podstawy. Zastanawiałam się, czy przyspieszać, ale myślę, że tutaj karteczka nam szybko pójdzie. Zobaczę jeszcze, jak to będzie czasowo wyglądało. Słuchajcie, ja sobie to wezmę teraz, już od razu przymocuję i bermatę, i to, i zaraz to pójdzie pod papiery tutaj, pod stos papieru, żeby mi to szybciutko się przymocowało. A ostatnio ktoś, znaczy ostatnio, jakiś czas temu ktoś pod filmikiem pisał o tym, że się zastanawiasz, czego ja mam palce, jak kleję plastikiem na gorąco. W ogóle nie wygląda, że mnie to parzy czy coś. I już dzisiaj się poparzyłam tak mocno, że aż mi skóra zeszła, więc jednak nie jestem jakimś transformerem. Słuchajcie, dobra, idziemy dalej. Tutaj będziemy kombinować, co by tutaj zrobić. Pociągniemy troszeczkę tego klimatu tej naszej gazy, bo tutaj to jak najbardziej w kartce nam się sprawdzi. Ja już sobie ją tak trochę... O, jest za dużo. No więc... No, ale może nie będzie tak źle. Potarmolę. Już to sobie będzie naciągnięta. Mamy tu już listeczki. Jedne, drugie. Mamy różyczki. Będzie prosta i taka czysta kompozycja. Bez zbędnego rozczulania się. Zobaczcie, jak to słonko nadciąga. Co jest najlepsze w tym wszystkim, że ja zawsze sobie przymocowuję, znaczy się wkładam między papiery, te, żeby mi coś... O, jak fajnie złapało. I potem zapominam, w którym miejscu włożyłam, jak jest taki większy stos tych papierów. Dobra, słuchajcie, jedziemy. Thank you.
porządku, kochani. Skończyłam. Próbowałam tutaj coś zrobić. Mam nadzieję, że jakoś dotrwaliśmy do końca. Bo tak zaczęło słoneczko świecić. Mam nadzieję, że ten film nie będzie popsuty przez to. Bo na razie ja to widzę tutaj tak bardzo ciemno. No nic niestety nie poradzę na to już teraz. Nie ma możliwości nagrania na nowo. Zobaczcie, jak słoneczko idzie tutaj już po całości. Karteczka wygląda w ten sposób. Mam nadzieję, że w tym filmiku będzie to troszeczkę jednak jaśniejsze, bo najczęściej tak jest, że jak potem obrabiam film, to jest jasny. Bardzo mi przykro, że tak to poszło. Ale no, mam nadzieję, że mimo wszystko jednak tutaj widzieliście, jak praca była tworzona, więc rameczko zrobiliśmy wspólnie. Zobaczcie, jakie to jest ciemne teraz. Ja to widzę bardzo ciemno, więc mam nadzieję, że jak będę filmik obrabiać, że troszeczkę to zjaśnieje, jednak będzie lepsze. Bardzo Wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. I cóż, to ostatnie spotkanie przed świętami, potem troszeczkę sobie zrobię takiej przerwy z tydzień, no takie sprawy rodzinne. A Wam życzę spokojnych, zdrowych, radosnych, pachnących wiosną i naprawdę spędzonych w gronie najbliższych świąt, Zmartwychwstania Pańskiego. Dużo, dużo, dużo Wam życzę takiej, wiecie, obfitości wszystkiego, łask, abyście przeżyli te święta tak prawdziwie głęboko i wrócili z nowym zapałem do pracy. Ja mam nadzieję, że troszeczkę się odbuduje i Wam również tego życzę. Zdrowych, spokojnych, radosnych świąt i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!